Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Z nami poranny gość. Dzisiaj Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od miesiąca urzęduje pan. Tak, to był taki dość intensywny miesiąc dla mnie. Panie wojewodo, pierwsze zmiany? To znaczy sporo zmian organizacyjnych wewnątrz urzędu. To jest tak, że w momencie, w którym przyszedłem, mam wrażenie, że nie wszystkie procesy, które zachodziły w urzędzie, były właściwie zorganizowane, w związku z czym to jest taki moment, kiedy po miesiącu jakby różnego rodzaju analiz, rozmów, wyciągamy wnioski, więc w niektórych wydziałach nastąpi jakaś reorganizacja po to, żeby pewne procesy i obsługę w różnych sprawach przyspieszyć. Takim przykładem jest na przykład kwestia obsługi cudzoziemców, dlatego że to jest jedno z zadań Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce. Natomiast okazało się, że w moim urzędzie wojewódzkim leży 50 tysięcy wniosków pobytowych cudzoziemców. Które czekają na rozpatrzenie. Które czekają na rozpatrzenie. To jest tak, że my dziś rozpatrujemy wnioski pobytowe z 2022 roku. Więc to jest sytuacja taka kompletnie, znaczy bardzo trudna z perspektywy po pierwsze tych osób, które złożyły te wnioski, z drugiej strony z perspektywy osób w otoczeniu, których funkcjonują, często pracodawców na przykład. Do mnie zwracają się różnego rodzaju osoby, na przykład rektor z jednej z uczelni, który wskazywał na to, że część jego pracowników naukowych to są właśnie obcokrajowcy i ci obcokrajowcy już 2 lata czekają na pozwolenie pobytowe i oznacza to, że na przykład nie mogą jechać na konferencję naukową gdzieś za granicę, nie mogą opuścić terytorium Polski, mają z tym problemy, nie mogą się rozwijać. Ten rozwój też no, siłą rzeczy no, nie jest taki, jakby oczekiwała uczelnia i to są problemy, które się pojawiają, więc musimy jakoś rozwiązywać. I te problemy do rozwiązania pewnie są. Dzisiaj Urząd Wojewódzki już się otworzył, bo no, pamiętamy pana poprzednika Jarosława Wieczorka, który także, nawiasem mówiąc, gościł tutaj często w Radio 90. Wówczas często drzwi w tym potężnym gmachu były zamknięte pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Wojewódzkim. Dzisiaj, rozumiem, otwarte, tak? Tak, mi na to zwrócił uwagę jeden z urzędników w zeszłym tygodniu i z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedział, ale jest tak normalnie, te drzwi, które były zawsze zamknięte, teraz są od kilku tygodni otwarte i tak można normalnie się poruszać, rozmawiać, nie ma problemu, nie ma presji, nie ma wrogości. I to jest bardzo ważne, dlatego że mi zależy na dobrych relacjach z samorządowcami. Zależy mi na dobrej relacji z marszałkiem. Wspólnie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia. Już drugiego dnia mojego urzędowania spotkaliśmy się po to, żeby też właśnie też trochę na zewnątrz pokazać również, że ten spór jest zakończony, że będziemy grali razem. No i tak jest. Organizujemy wspólnie różne wydarzenia. Na przykład w tą środę zorganizowaliśmy wspólnie takie doroczne spotkanie z korpusem konsularnym z naszego województwa. I to jest moje zadanie, natomiast ja zaprosiłem marszałka do organizacji. Dzięki temu myślę, że to wydarzenie miało znacznie większą i mówi pan, że spór jest zakończony, panie wojewodo. No ja przypominam sobie wydarzenia z ostatnich lat, kiedy biuro prawne wojewody śląskiego torpedowało, czy kwestionowało właściwie decyzje Rady Miasta Rybnika czy prezydenta miasta Rybnika. One dotyczyły i kopalni Paruszowic, która miała tutaj powstać, i dotyczyły budowy drogi rowerowej czy ścieżki rowerowej, bo tam były różne definicje. Czy pan już rozmawiał z prezydentem? Czy widzi pan możliwość rozwiązania tych spornych kwestii? Umówiłem się z panem prezydentem Kuczerą na spotkanie po wyjściu ze studia, w związku z czym dzisiaj spotykam się z panem prezydentem, później spotykam się z panem starostą, w związku z czym te moje relacje z samorządowcami na pewno będą bliskie i sądzę, że pan prezydent i pan starosta później przedstawią mi różnego rodzaju problemy, które na linii urząd miasta, starostwo powiatowe i urząd wojewódzki gdzieś tam się pojawiały. Natomiast to jest tak, wojewoda ma pewnego rodzaju kompetencje nadzorcze i to są kompetencje, które są stosowane czasem w sposób taki, powiedzmy, subiektywny, więc ja nie chcę w ten sposób wkraczać w działalność samorządów. Albo nadgorliwie. Nie chcę tak nadgorliwie jakby narzucać, decydować za samorządów, za samorządowców, co mają robić. Tego mi zresztą moim zdaniem zgodnie z ustawą nie wolno. Natomiast Urząd Wojewódzki i Wojewoda sprawuje również nadzór prawny nad uchwałami
nad legalnością uchwał rad miejskich. W związku z czym, jeśli będzie tak, że te uchwały będą miały różnego rodzaju jakieś uchybienia, no to oczywiście w przyszłości będą się zdarzały też uchylenia tych uchwał. Natomiast rozmawiałem już z moimi urzędnikami i bardzo prosiłem o takie również pochylenie się nad celowością niektórych rozwiązań. Dlatego, że czasem jest tak, że z orzecznictwa coś wynika, natomiast to, co wynika z orzecznictwa, czasem jest kompletnie niezrozumiałe dla samorządowców. Ja mam bardzo dobrych prawników w urzędzie, tylko czasem mam wrażenie, że tutaj ta chęć takiego poszanowania orzecznictwa i jakby takiej interpretacji jak najbardziej właśnie zgodnej z orzecznictwem, z aktualną linią sądów, że ta chęć czasem nie jest zrozumiała ze strony przez tych naszych partnerów samorządowych. Dlatego prosiłem tutaj również moich mecenasów o to, żeby tam, gdzie się da, byli w bliższym kontakcie z samorządowcami, tam, gdzie się da, starali się wyjaśnić właśnie różnego rodzaju wątpliwości i właśnie wskazywać, jakie zmiany albo w porządku prawnym, bądź też w orzecznictwie sądów zachodziły, po to, żeby tych uchyleń uchwał było jak najmniej. Panie wojewodo, kolejny temat, który chcę poruszyć w porannej rozmowie, to jest Ministerstwo Przemysłu. Byłem na konferencji, gdzie minister Czarnecka zapowiadała, tak, jesteśmy na Śląsku, dzisiaj już wiemy więcej na temat tego ministerstwa, gdzie ono się będzie znajdować i no jak będzie funkcjonowało? Tak, to będzie ministerstwo, które swoją siedzibę będzie miało na ulicy Powstańców 30, tam gdzie w tym momencie mieści się Polska Grupa Górnicza. To jest bardzo dobra lokalizacja. Lokalizacja w centrum Katowic, w budynku, który już dla Polskiej Grupy Górniczej też chyba nie był do końca przydatny. Natomiast w budynku historycznym, w którym kiedyś już znajdowało się Ministerstwo Przemysłu. W związku z tym dla pani minister to też ma znaczenie. Trochę to jest takie odzyskiwanie jakby tych obiektów, które w latach 20. i 30. były budowane w Katowicach właśnie na takie funkcje administracyjne, więc ja jestem też takim miłośnikiem historii, więc to mnie cieszy. Ale ten wybór ma też duże znaczenie funkcjonalne, dlatego że my chcemy, żeby ministerstwo rozpoczęło funkcjonowanie w ciągu najbliższych kilku tygodni. I do tego obiektu pani minister będzie mogła się stosunkowo szybko wprowadzić. Tak, zakres działalności, bo na początku słyszeliśmy kopalinę, tak? Mówiąc krótko. Ale to będzie coś więcej. Tak, dlatego że dziś w rozporządzeniu są wpisane rzeczywiście kopaliny, czyli górnictwo. Natomiast to rozporządzenie będzie poszerzane i niektóre kompetencje Ministerstwa Aktywów Państwowych będą przenoszone do resortu przemysłu. W związku z czym na dzień dzisiejszy to jest tak, że oprócz właśnie górnictwa pani minister będzie się zajmowała również szeroko pojętą energetyką. W związku z czym to będzie bardzo duży zakres odpowiedzialności. Panie wojewodo, tematu wiele, które mogę poruszyć. Nowy kurator oświaty, jeszcze kolejne zmiany na nas czekają w ważnych instytucjach państwowych? Na pewno. To jest tak, że w wielu instytucjach będą zmiany, natomiast to te wszystkie zmiany są poprzedzone jakąś analizą tego, jakby kto... Ale w jakich można się spodziewać? Inspekcja sanitarna? To jest... Proszę mi wybaczyć, ale ja nie mam takiego zwyczaju, żeby ktoś z moich współpracowników dowiadywał się o zmianach za pośrednictwem mediów. Jeśli jakieś zmiany personalne będą zachodziły, to ja poinformuję tą osobę o tym, że te zmiany będą tej osoby dotyczyły. Bądźcie czujni. Natomiast, prosto, tak. Natomiast oczywiście zmiany będą przeprowadzane w takim zakresie, w którym ja jestem w stanie uzasadnić potrzebę przeprowadzenia tych zmian. To nie będą zmiany dla zmian, tylko zmiany wynikające właśnie z oceny pracy osób, bądź też powiedzmy zadaniowania ze strony nowych ministrów. Jeśli tak jak w przypadku pani kurator, poprzednia pani kurator, to trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby poprzednia pani kurator mogła realizować politykę pani minister Nowackiej. Myślę, że nawet dla niej byłoby to trudne. Zresztą pani kurator i tak zamierzała przejść na emeryturę. Natomiast nowa pani kurator jak najbardziej jest z przekonania osobą, która będzie realizowała te cele, które wskazuje minister. Czyli w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych zmian. Panie wojewodo, patrzę na zegar, muszę pana zapytać, bo mamy ferie z zapasem, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pan coś daje na licytację?
Tak, znaczy ja daję właściwie dwie rzeczy. Jedną wspólnie z prezydentem Marcinem Krupą, to jest taka historyczna tabliczka, którą poprzedni wojewoda kazał zdjąć z placu Szewczyka. Natomiast ta tabliczka znalazła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w związku z czym to jest własność Urzędu Miasta, więc zaniosłem ją do pana prezydenta Krupy i pan prezydent i wspólnie z panem prezydentem zdecydowaliśmy, że ta tabliczka zostanie wystawiona na WOŚP, więc liczymy na to, że te emocje, które wtedy były naszym udziałem, kiedy broniliśmy placu. Dziś te emocje zagrają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pozwolą zebrać jakąś dużą kwotę, która będzie pomagała. I Wielka Orkiestra właściwie rozpocznie ferie. Ferie no, być może będą białe, chociaż ta prognoza jest jaka jest, tak? Marek Wójcik, wojewoda śląski, poseł czterech kadencji, rocznik 1980, żonaty, ojciec dwójki dzieci, dwóch córek, tak? Tak był jest. Porannym gościem Radia 90. Arkadiusz Żabka, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję.